Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu, z którego no już dość długo nie było odcinka, ale jak widzicie prężnie się on tutaj rozwija, mamy już 240 poziom, top 41, powolutku do tej topki, tak jak zapowiadałem, idziemy. No nie jest to co prawda nie takie jakieś tam bardzo szybkie tempo, no ale powoli się tutaj znajdziemy w tym top 30, czekam na to. No myślę, że prędzej niż później, nie? No bo jednak tutaj już mamy 240 poziom, tutaj w tej topce, no to już tak po 245, widzę pod 250 podchodzą, tu nawet jakiś druid ma 281, ale on to w ogóle zapierdziela jak szalony, ale może topkę, do topki sobie zaraz przejdziemy. Na początek chciałbym się wam pożalić, bo wydarzyła się pewna rzecz, że nawet przez chwilę mówię, nawet mi się nie chce nagrać tego odcinka z tego maga. Dlaczego? Jak widzicie, kupiec od 20 minut jest tutaj nieaktywny, 20 minut temu mi się skończył. Miałem dzisiaj kupca, który dawał same skipy, wiadomo, skip 7-dniowy, 3-dniowy i tam chyba 1-dniowy, o ile się nie mylę. No i jak się zalogowałem rano na telefonie, ten kupiec się pojawił, miałem 2 godziny, zobaczyłem, że same skipy, stwierdziłem, że poczekam tak z godzinę 50 powiedzmy i tutaj niech jeszcze mi się wszystko pobuduje. To jest w ogóle teraz chwilę po resecie, bo przed chwilą zresetowałem, ale generalnie niech mi się tutaj wszystko pobuduje i tego skipa sobie kupimy. Pomyślałem, że nawet ustawię sobie budzik, tak właśnie gdzieś za godzinę 50, żeby na pewno o tym nie zapomnieć. No ale później mówię, a dobra, nie będę ustawiał budzika, bo i tak będę cały czas przy komputerze, to będę widział. No i co się okazało, wszedłem teraz na konto, żeby właśnie zaraz zacząć nagrywanie. Patrzę, kupiec tam dokładnie chyba z 12 minut temu, teraz jest więcej, ale przed nagrywaniem z 12 minut temu się skończył. Także no, skip 7-dniowy, nie chcę tutaj oczywiście przeklinać na odcinku, no ale poszedł się wiadomo co. Strasznie mi się smutno zrobiło, tak szczerze, no bo teraz mimo wszystko dążę do tego, żeby jak najszybciej zebrać sobie to EQ na awkę tutaj kompletne, żeby już mieć 10% PD i 50% golda, no bo wiadomo, że jednak to nam pomoże na pewno. No a tutaj taki, no skip 7-dniowy na tym etapie dałby bardzo dużo, wiadomo, że te runy jeszcze szybko dość lecą, także no smutno mi, nie? Smutno mi, możecie zostawić lajka w ogóle, jak będzie dużo lajków pod tym odcinkiem, to mi będzie chociaż miło, no ale tak to mi smutno się zrobiło, no bo jednak, no nie wiem co się dzieje, nie? Pierwsza chyba postać, na której aż tak olewam temat, mimowolnie oczywiście, że jakiś petów nie łapę, tutaj o skipach zapominam, cokolwiek robię, no nie wiem. Jeszcze najbardziej to sobie pluję w twarz, że chciałem ten budzik ustawić, ale mówię, nie, będę pamiętał. No i właśnie tak wyszło. No tak jak mówię, teraz przed chwilą sobie dosłownie zrobiłem ten skip, w sensie, no dobrze, nie skip, tylko tą ofiarę zrobiłem przed chwilą, no i tutaj mi się od nowa wszystko powolutku zbiera, no ale mówię, no brak tego skipa strasznie nam opóźnił zebranie 50% golda, więc już tutaj, z runek oczywiście, więc już tutaj, jeżeli chodzi o statystyki, możemy delikatnie, już możemy przewidzieć to, że będziemy odstawać od rówieśników, którzy szybciej wbiją te runy, nie? Szkoda, nie? Po prostu szkoda najzwyczajniej w świecie, no ale co zrobić? Także tak jak mówię, możecie zostawić kciuka w górę, żeby mi było troszeczkę przyjemniej, żebyście mnie trochę pocieszyli, ale to tak czy siak myślę, że dużo nie da. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo już nam brakuje chyba tam, nie wiem, z 80 coś takiego, żeby mieć 12 tysięcy okrągłe, także kto jeszcze nie ma, może zostawić, dzwonka też możecie kliknąć. Zapraszam oczywiście na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki w przypiętym komentarzu i opisie. Dobra, więc jeżeli chodzi o tego maga, co tutaj ciekawego się wydarzyło? No 240 level, w statystyki w tym momencie 1900 inty, HP 1700. Trochę odjechałem tą intą od HP. Nie wiem czy słusznie czy nie, no ale to mniejsza z tym. Rozmontowałem sobie tutaj już itemki, bo już miałem podejście do nagrania, ale też mi tam nie wyszła jedna rzecz, no tragedia gdzieś, nie wiem czemu. Chciał człowiek sobie nagrać odcinek po kilku dniach przerwy, a tu o. Ale dobra, może od początku. Aura piąteczka w tym momencie 150 many, wiadomo, codziennie wrzucane są epiki. Tutaj grę w kości mamy za 2 minuty, mogę oczywiście to robić klepsydrami, ale jak tam pamiętam to wbijam. 100 bilionów niecałe run już mamy zebrane, jeżeli chodzi o te runki. Komplet tutaj premii do PD, w tym momencie jak widzicie już zaczęły nam się pojawić itemki z 2%, więc teraz łącznie mamy już procent 10, także no jak najbardziej jest to git, no ale co najważniejsze tak naprawdę, no to no chcemy jak najszybciej zebrać to te 10 septilionów chyba run daje nam to, żeby mieć już 50% golda i 10% właśnie PD, także no do tego dążę, no ale tak jak mówię, no brak tego skipa strasznie mi to opóźnił. Aha, jeżeli chodzi o ulepszenia w ogóle, bo to też was może ciekawić, no ale to już widzieliście, po lewej stronie mamy wszystko ulepszone, po prawej stronie brakuje nam tak, na pułapce zabójcze brakuje nam i ozłocenia i przyspieszenia, to są dwa ulepszenia, no i tutaj potwory i to ale ta brakuje nam po ozłoceniu, więc no tak naprawdę 4 ulepszenia i w końcu będziemy w domu, potem jeszcze platynki i potem już będziemy mogli lecieć dalej, więc no
Strasznie fajna sprawa, strasznie mi to się podoba, bo no 200 grzybów codziennie na te ulepszenia szło, nie? Więc jednak tutaj już fajnie, że ten etap sobie zamkniemy, platynki to już jest 100 grzybów, więc no już powiedzmy połowa mniej. Dobra, w ogóle też tak teraz wpadłem na to, że w sumie jak już mam PD 2%, to mogę sobie 5 itemków zrobić pod PD 2% i jakieś tam itemki na golda już tutaj ogarnąć. To taki będzie, no można powiedzieć, tryhard, muszę w ogóle zobaczyć, ile teraz mogę na golda wyciągnąć maksymalnie, no ale tak to wygląda. W broni mam w tym momencie 6% obrażenia od zimna, także no 6% runki też nieźle i jeszcze sobie ogarnąłem w międzyczasie 15% PZ. No póki co te punkty życia przy takiej ilości run wydaje mi się, że są najważniejsze, więc sobie ogarnęliśmy te 15% PZ, żeby wiadomo, te lożki jakoś tam łatwiej nam siadały. Tak jak mówię, no rozmontowałem już dzisiaj itemki, które mogłem, 5 rozmontowań wykorzystane. W ogóle kolejny weekend, czyli tam od piątku do niedzieli, to będzie z tego, co zapowiadali, kowal, czyli tutaj na magu nam się bardzo przyda, chociażby żeby wieżę pocisnąć. Tą wieżę mamy na tragicznym poziomie. Dzisiaj może trochę tą wieżę poklikamy, zobaczymy. Na tą wieżę mamy na tragicznym poziomie, no bo właśnie tak jak mówię, ciągle nie mam miejsca. Także tą wieżę myślę, że fajnie będzie w weekend sobie docisnąć, bo wiadomo, te 15 rozmontowań to jest dużo. Przez 3 dni będziemy mieć 45. Także git. No i tutaj mówię, no już dzisiaj rozmontowałem. A dlaczego mam tyle tych itemków? No bo jest strefa mroku, którą non stop cisnę. Pierwsze 3 lochy już zamknięte. Tutaj mamy 9 na 10. Na tą ośmiornicę w tym momencie mam tam chyba 0,30% szans albo coś takiego, więc no malutko, bardzo malutko. Także myślę, że na razie trzeba się z tym wstrzymać. No ale tak to po prostu wygląda. Dobra, co my tu mamy jeszcze do pokazania? Gabinet magii chyba nic. O, zobaczcie, epic nam poleciał. I to z premium do złota 5%. Tu nam daje w ogóle plus 1 i nam daje bocznych 247. Także git, chyba go możemy kupić, to nawet będzie do kibla, nie będziemy musieli szukać. Nie będę go tam zakładał, bo bym musiał runę podmieniać i tak dalej. Także myślę, że to oleje nawet, albo może będzie tutaj, żeby runkę do złota, jeżeli 5% to jest max na ten moment. Zobaczymy, w każdym razie spoko, że poleciał, nie zauważyłem wcześniej, będzie do kibla. Bronie, póki co broń mam aktualną, jak widzicie tutaj mi daje minus 9, tutaj minus 4, więc no generalnie ta broń jest ok, jest aktualna. Pupilki was mogą ciekawić, no w tym momencie tak, siorbek 63 poziom. Tutaj dzinka 73, wczoraj sobie złapaliśmy słonia, przepraszam, ra słońca, jutro sobie złapiemy Teslara, dzisiaj też trochę nadgoniłem, bo złapałem chraporożca jeszcze przed odcinkiem i złapałem sobie też tutaj tego koguta, którego już powinienem złapać tydzień temu, ale niestety go olałem, w środę mam ogniopląsa do złapania, ponik 59, tutaj siorb 57 i siedmiornica 16, złapaliśmy sobie tą siedmiornicę, zaczęliśmy już ją karmić, także no w tym momencie myślę, że jest git. Dobra, mamy tu jakiegoś zawodnika. 78 poziom mrok, dobra, tym światłem chyba go, no ledwo, bo ledwo, ale go rozwaliliśmy, także git. I siorba mamy też nakarmionego na full. Jak w ogóle wygląda ranking tych pupili, bo jestem ciekawy? No, jesteśmy w top 30, tak mniej więcej w tym top 30 w tych pupilach się utrzymujemy. Także no jak na to, że zdobyliśmy je dość późno, chyba to jest ok. Dobra, topka graczy też, albo dobra, do topki graczy zaraz przejdziemy, lożki. Tak jak mówię, no na ośmiornicę jest bardzo mało szans. Mam dużo oczywiście lochów zapisanych, to też wam na koniec odcinka pokażę. Tornado również, no teraz jest wojownik, z tym wojownikiem no będzie problem, żeby go pokonać, już na tym secie go nawet próbowałem, ale w tym momencie no jest ciężko, także no w tym momencie tak jak mówię, no na tym magu generalnie tutaj, no jeżeli chodzi o 13 piętro, to mam w ogóle chyba 0,02% szans, że tam na 20 tysięcy prób jest szansa, żebym go pokonał przy, poczekajcie, przy ilu? Aha, w ogóle na starcie to my musimy sobie zrobić tutaj o to, bo chyba go dzisiaj pokonamy, mamy 43%, więc chyba go pokonamy, zanim w ogóle ja zacznę jakieś lochy klikać, bo wiadomo, że ten portal zawsze tam trochę da, no w ogóle nam kryty nie wchodzą, zobaczcie, cały czas bijemy bezkrytycznie, ale chyba i tak damy radę, chyba że on się tutaj skryty. No naprawdę ani jednego krytyka nie walniemy. O kurde, jeszcze tutaj przegramy. Dobra, krytyk jakiś. No, na koniec, najważniejsze, chociaż tyle. Zapiszemy to sobie, zapiszemy tutaj na tej poczcie, żeby było cyk. Okej, chyba jest git. Tu nam zapisało i tu na samym dole jeszcze mamy zapisane dla was. Także tak jak mówię, no jeżeli chodzi o te lożki, to na tego praktycznie mam, nie mam szans. Tak jak mówię, no tam 2-3 próby na 20 tysięcy siadają, więc nie ma sensu. Na wieżę mam 99%, także wieżę może poklikamy. I na tego sutenera Petyra mam tam chyba
Chyba miałem jakiś 1% szans, coś koło tego, więc no to jest mag, więc może udałoby się go kliknąć. Aha, i może teraz w ogóle popróbujemy to tornado, no bo jednak jakby nie patrzeć, to sobie wbiliśmy ten portal, no ale chyba nie ma co. No tak jak mówię, no musimy poczekać na ten weekend epicki, znajdziemy tu jakieś epiki, bo niektóre mamy już naprawdę przestarzałe i wtedy będziemy mogli sobie tutaj działać, jeżeli chodzi o lochy. Także no już teraz wstrzymujemy się, no i czekamy po prostu na epicki weekend, o którym zresztą mówiłem, że bardzo, bardzo wyczekujemy na niego. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o naszą twierdzę, no to w tym momencie buduje się 12, wiadomo, kopalnia cały czas 10, akademia, skarbiec 8, no teraz tylko i wyłącznie twierdza, tylko i wyłącznie twierdza będzie szła do przodu, ewentualnie tutaj kwatery sobie machnę na 10, jak mi się twierdza zbuduje, zobaczę jak to jeszcze będzie wyglądało, salkę chyba mamy 10 dokładnie cały czas, tutaj, jeżeli chodzi o tutaj podziemia, no to tak, serce 10, traktor nam się buduje na 10, trener 9, reszta tam jakieś poboczne budynki, o, wrota jeszcze 10, zbudowałem, komnatę powinienem podciągnąć, ale to jak już nam się traktor zbuduje, także no powolutku, powolutku to tam się jakoś rozwija, no ten trener na dziewiątkę chyba jest ok, tam do przejść pupili już taki wydaje mi się, że wystarczy, nie wiem jak jeszcze w świetle pójdziemy, bo to światło mamy dość mocne, wiadomo, że ja bym chciał tutaj pójść w oko. No ale żeby pójść w to w oko, to ja chyba potrzebuję mieć trenera 11, więc to wcale nie będzie takie proste, żeby to zgrać jakoś, ale to tam jeszcze muszę sobie na spokojnie policzyć i zobaczymy jak to pójdzie. Gildia już mamy po 190% bonusów, rycerzy 552, 242 średni, no gildia jest raczej zdecydowanym top 1, tutaj są w ogóle różne gildie, z tego co widzę przebijamy się głównie my z takich topowych i Wolf z Rudel, tylko że oni, o tu w ogóle coś do klaserka, ale go raczej nie ubijemy, tylko że oni tutaj no już słabiej, gdzieś opadli na siłach, powiedzmy, wcześniej było więcej, także no my tutaj jako gildia generalnie jesteśmy gildią międzynarodową, od razu mówię, no to tutaj jako gildia się zdecydowanie przebijamy w tej topce. Gildia ranking, no to wiadomo, jeszcze tam nic nie zobaczymy, tutaj twierdzę tak samo, no pupile to wam pokazałem, no i podziemia też jesteśmy w miarę wysoko, co mnie w sumie dziwi, nie wiem czemu jesteśmy w top 30, bo te podziemia też mieliśmy dość późno i tutaj jeszcze nie robiliśmy dzisiaj ataków, także jeszcze z tych ataków trochę dostaniemy. Dobra, i co tutaj więcej mogę pokazać? Kalendarz mam nowy, kalendarz mam taki, w ogóle możecie napisać, jeżeli gracie na W48, to możecie napisać w komentarzu teraz, jak tam wam idzie na tym W48, jaki macie level i tak dalej, chętnie sobie poczytam. Kalendarz wiadomo, każdy na serwerze ma taki sam, ale my teraz mamy taki, no nie ma w ogóle expa, więc szkoda, no ale trudno. I chyba to wszystko, co miałem do zaprezentowania. Tutaj jeżeli chodzi o kowala, no to wiadomo, kryształków mamy bardzo dużo. Tutaj od 250 levela chyba będzie kolejny pakiet do kupienia grzybków. Także fajnie by było to zgrać w ogóle za tydzień, w sensie w piątek, czy tam generalnie w weekend, żeby jakoś to zgrać z weekendem właśnie epickim. No ale zobaczymy, no 10 leveli w tydzień chyba będzie mi ciężko wbić. To się jeszcze wszystko okaże. Dobra, czyli co? Na wstępie, zanim przejdziemy do wieży, bo wieża tutaj będzie padać za jednego grzyba, no i tak nie mamy za wiele miejsca, zanim może przejdziemy do wieży, to spróbujemy tego sutenera Petyra, spróbujemy tu sobie troszeczkę z nim podziałać. Jak będzie jakaś bliska próba, to może zapiszę i zobaczymy, jak to tutaj generalnie wygląda. Poczekajcie, no tam było 1,6 miliona. My tutaj tak, punkty życia mamy git, tu wszystko mamy git założone. Broń też mamy ok, nie jest ona idealna, jeżeli mówimy o rozrzucie, no ale ma 6% runkę. No zobaczymy, zobaczymy. No tutaj walka z magiem, więc może 1% na maga, no kurde, niby nie dużo, ale wiadomo, że z magiem, no to co? No my musimy walnąć kryty, on nie może walnąć i powinno być git. Jak my w ogóle z szansą na krytyka wyglądamy teraz? 35%, no to nie jest wcale źle, ale też nie jest jakoś wybitnie, no ale dobra, no może tego sutenera troszeczkę tutaj jeszcze poklikamy, zobaczymy jak to nam pójdzie. 2,6 miliona, 2 miliony, no ale wygląda na to, że on, no myślałem szczerze, że będzie więcej takich bliższych prób i że on padnie, ale wygląda na to, że nie, dobra, powiedzmy, że gdzieś jeszcze, o tam jaka bliska próba, dobra, wiecie co, musimy troszeczkę wolniej klikać, żeby właśnie taką bliską próbę jak ta poprzednia sobie ewentualnie zapisać, no chyba, że go już pokonamy, nie, no to wtedy by było najlepiej, jakbyśmy go pokonali, to chyba byśmy, na pewno byśmy wbili level 1, a nie wiem, czy nawet 242 by się nie udało, nie pamiętam teraz, ile on tam daje dokładnie expa, no ale kurczę, no chciałbym zobaczyć tamtą próbę, nie, czy tam nam zabrakło krytyków, czy może obrażeń, czy o co tam chodziło. O, dokładniej, on ma w ogóle 8 milionów HP i to jest dużo. Nawet nie zauważyłem. Dobra, mamy tego sutenera Petyra, zobaczmy. No pierwsze bez krytyka, drugie bez krytyka, on też. Trzeci fajny krytyk, dość.
No i tutaj też, no dwa fajne krytyki i dwa bez. No zobaczcie, jeden krytyk więcej, on by był pokonany. No właśnie to jest to, że to jest to 1% szans, więc w teorii no byśmy tutaj mogli go niby ustrzelić, no ale nie do końca. No i tak to wygląda. I teraz właśnie tak ta gra, na tym ta gra polega, że nas kusi, żeby tutaj klikać, 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 no bo niby tylko jednego krytyka nam brakuje, ale wiadomo, że jeszcze trzeba zadać dwa krytyki z wysokiej półki, znowu tam 440 milionów brakuje, więc no, w sensie no, znowu 440 milionów zostało, także nie jest to wcale takie super, nie? Żeby tutaj go pokonać, nie jest to wcale takie proste, no ale okej, zobaczymy, no trochę tu popróbujemy tych prób, 45 tysięcy i od razu 341, no nie, no to już była idealna próba, żeby go pokonać, ajajaj, ale zabolało, no może większy rozrzut jakby był, to może byśmy faktycznie go ubili, zresztą na pewno byśmy go ubili, jak tam zostało 45 tysięcy, no ale tak jak mówię, no tego większego rozrzutu wcale tak łatwo nie było znaleźć, a ta broń dawała bardzo dużo średnich, dlatego ją mam, znowu zobaczcie, bardzo bliska próba, no co chwilę bliskie próby, co chwilę coś, no ale wygląda to niestety tak jak wygląda. W sumie to tak szczerze to ja powinienem zrobić teraz wieżę, bo wieża będzie padać nam po grzybie, dokładnie, zobaczcie jak to wygląda i dzięki temu trochę golda nafarmimy i dzięki temu będziemy mogli sobie tu mamy w ogóle, ale to minus 2 to nas nie interesuje, to mamy coś na siłę, zobaczmy, plus 4 miejsce na dziurę jak najbardziej, no i tutaj mamy, to bez dziury, dobra, to nie musimy na razie i teraz dzięki temu sobie nafarmiliśmy trochę statystyk, co możemy sobie przełożyć na, no w sumie niedużo, ale niech będzie. Okej, no i co? No i zostały nam dwa miejsca. No to w sumie jeszcze jedną wieżę możemy zrobić. Dobra, niech będzie tak. Dostaliśmy jakąś klatę dla wojownika. Plus 32, ale nie ma miejsca na dziury, nie ma dziury, więc olejemy. Tu w ogóle to sobie zrobimy tak. No i tu już mamy do rozmontowania. No i właśnie to jest ten problem, że zobaczcie, no zrobiliśmy kilka tych wieży, już mamy tutaj znowu pełny ekwipunek, a już dzisiaj, tak jak mówiłem przed odcinkiem, rozmontowałem 5 rzeczy, więc no tutaj ten event kowala, no potrzebny bardzo, bardzo koniecznie, bo tak właśnie wygląda mój dzień. Wstaję rano, odpalam maga, rozmontowuję 5 rzeczy z poprzedniego dnia, robię powiedzmy 5 wież, albo tutaj 5 lochów w strefie mroku, no i od nowa blokada, nie? Także no niestety mija się to z celem, ale dobra, troszkę tutaj jeszcze statystyk podnieśliśmy, no i okej, no i zostańmy jeszcze przy tym sutenerze, petyrze, no to jest obecnie jedyny loch oprócz wieży oczywiście, na który mamy chyba największe szanse, więc no sami widzicie, że tutaj, żeby wycisnąć z czegoś level, to wcale nie jest takie proste w tym momencie, no bo jednak, no tak jak mówię, no ciężko, ciężko cokolwiek pokonać, na wszystko bardzo mało szans. W ogóle chyba jest odcinek na ten temat, bo pewnie zaraz mnie będzie dużo osób w komentarzu pytać, a jak ty sprawdzasz procenty na lochy, pod każdym odcinkiem z maga to było, w komentarzu, dobra, padł, dało się, ej, super, 245, ej, to on nam dał jeden level i to chyba niecały, no to wcale nie jakoś dużo, o kurde, ale nam dał za to wisior, plus 56, dobra, no to oczywiście to zamienimy jak najbardziej, tylko musimy jeszcze zamienić runki, żeby mieć te kompletne 15%, no i tutaj sobie odzyskamy klejnot, dobra, i jest git, okej, no to w sumie fajnie, że został pokonany. Przypniemy sobie od razu. Jest odcinek na ten temat, jak sobie wpiszecie w wyszukiwarce YouTube'a nawet Neutral Simulator Lochów, albo tam Simulator Lochów Shakes, to powinien wam wyskoczyć mój filmik, bodajże chyba też to jest w opisie, ale tego nie jestem pewien, najlepiej ten filmik sobie odpalić, bo tam przy okazji tłumaczę, jak go używać, więc możecie wbijać, bo tak jak mówię, no zaraz będzie pewnie milion pytań, a skąd wiesz, ile masz procent na jakiś loch. Dobra, czyli spoko, udało się pokonać, czyli można powiedzieć, że cel na odcinek zrealizowany, bo teraz tak, oprócz wieży to mamy na 13 piętro praktycznie zerowe szanse, tutaj na tego na pewno mamy małe, chociaż w sumie to nie wiem, czy mam małe, to jest wojownik, ale no raczej tak, no bo na wojownika magiem może być ciężko, na tego mamy, nie wiem, 0,40%, więc to wcale nie jest takie super, no i tutaj na tornado to nie wiem ile dokładnie, ale jak widzieliście, jest wojownik, jest blok, więc no też jest z nim problem, ale okej, no sutener Petr pokonany, plus jeden level, zawsze to troszeczkę do przodu. Dobra, możemy sobie teraz wejść, a tutaj mam w ogóle zapisane, to jest do podziemia, ale tutaj mam Jolodina. Jolodin ma pasy, który mnie interesuje, zresztą no dużo tam osób w topce ma jakieś rzeczy, które mnie interesują. O, ten ma ten sam pasek w ogóle, Snaptus akurat nie ma nic, ten nie ma nic, o ten, zobaczcie, ma trzy rzeczy, to jest Paladyn, no ale ich jeszcze niestety nie jesteśmy totalnie w stanie ubić, oni są jeszcze dla nas za mocni, to w ogóle śmieszna sprawa, ale ja tutaj, zobaczcie, w rękawicach i w butach mam jeszcze klejnot z tam pierwszej kopalni, jak jeszcze przed ulepszeniem, bo w ogóle mi te klejnoty na inteligencję nie lecą, więc to też jest dla nas niestety pech, no ale co mogę zrobić, no teraz albo nam lecą dla innych, albo nam lecą tutaj klucze do kolejnych lochów właśnie, czy to tutaj w mroku, czy to tutaj właśnie tutaj do ołtarzu na przykład powinien nam teraz polecieć, także no z tymi gemami jest różnie.
Ale z drugiej strony to git, no bo jak lecą nam do innych klas, to możemy tutaj uzupełnić Kunegundę, możemy uzupełnić generalnie pachołki, więc to jest ok. No i tak jak mówię, po odcinku chyba sobie jeszcze ogarnę, żeby trochę już zacząć mieć tutaj na golda w tym eku do awki, ale to jeszcze zobaczymy, to jeszcze tam zobaczę, tak jak mówię, po odcinku. Dobra, czyli co, na koniec teraz oglądamy te walki, zobaczmy co my tu mamy zapisanego. Na wstępie Sutener Petr, którego pokonaliśmy dzisiaj, zobaczcie, pierwszy cios bez krytyka, drugi już krytyczny, on też zresztą, trzeci krytyczny, on nie, no i tutaj czwarty znowu, czyli no tak jak mówiłem, no wystarczyło dosłownie trzy kryty, a od niego no jednego nam zadał, jakby zadał dwa to byśmy padli, no ale udało się go pokonać. 146 tysięcy HP, grunt, że siedzi. Co my tu jeszcze mamy tak naprawdę do pokonania? Tu jest w ogóle wieża, Sutener Petr to jest jakaś walka przegrana, tutaj to jest wszystko wieża, a my mieliśmy przecież, o dokładnie, mieliśmy tego, tu w ogóle zobaczcie, zapisane, ani nam nie poleciał w dół, ani nam nie poleciał do góry, po prostu został sobie tego. Ja wiem, że on zostanie zapisany na samym dole, jak tutaj nowe zdarzenia go jakby zakryją, czyli tam jakieś kolejne areny i tak dalej, no ale i tak to strasznie to dziwnie wygląda. Wcześniej jak zapisywałeś, to ci przeskakiwało na samą górę. Jakoś to było tak przejrzyściej. Aha, to w ogóle wam przecież oglądaliśmy całą walkę, nie skipowałem, to wam nie muszę pokazywać. No i tutaj lecimy od samego końca. Mamy 3 maja, o kurde, to już było dawno, ja nie wiem czy wam to pokazywałem, chyba nie. Dobra, no to mamy licho piekielne. To jeszcze 216 level w 13 piętrze, to jest chyba pierwszy przeciwnik. Jak pokazywałem, to przepraszam, no ale tak jak mówię, dawno z tego maga odcinka nie było, więc no mogę się pomylić. Tu zobaczcie, 33 tysiące HP nam zostało. Na koniec potężna buła, potężny kryt. No i klata, której używamy bodajże do tej pory, no na pewno do tej pory, z miejscem na klejnot, także bardzo fajna. O i znowu muszę przewijać na sam dół, żeby wrócić. Dobra, wróżek Henryk, czyli mag. Tu już 219 level, no to z magiem to też, no ten mag na magów jest ok, nie? Tak jak tam, jak jesteśmy jakimś, nie wiem, zwiadowcą, tam łowcą demonów, powiedzmy, nawet wojownikiem, to ci magowie stawiają jakiś tam opór, no a tutaj magna maga radzi sobie bardzo dobrze. Tu mam jeszcze zapisaną misję, gdzie zdobyliśmy siedmiornicę, to był 4 maj o 14 dokładnie, a nie, przepraszam, gdzie pokonaliśmy siedmiornicę Kroksem w 45, dlatego to zapisałem, no że wiadomo, to nie jest jakieś tam super przejście i tak dalej, no ale to jest generalnie pierwsze przejście, które robimy na tym magu w pupilach, więc no dlatego zapisałem. Wtedy ją pokonaliśmy, no i potem od razu została złapana. Tu okej, zombie syjamskie to jest portal kolejny pokonany, tu już mało zostało HP, no ale te portale też wam pokazywałem też, no kilka portali było takich, to wam pewnie tam macie zapisane, że po prostu robiliśmy od 100% do zera, no ale to wiadomo, jak tam lecimy z levelem, no to i przy okazji te portale lecą. Dobra, zombie syjamskie, dymik majciarz, chyba trzeci loch w 13 piętrze, trzeci przeciwnik, no też wojownik, nie, więc też z nim tutaj jakieś problemy były, no ale pokonaliśmy go, no bardzo, bardzo pomaga ten kalkulator, tu jakiś w ogóle pierścionek, też go używamy do tej pory. Co prawda bez dziury, no ale dziurę sobie zrobiłem, bardzo fajny, bardzo pomaga ten kalkulator, no widzicie, no dzięki temu ja teraz nie tracę głupio grzybów, nie wydaję na tam przeciwników, których nie mam, nie mogę pokonać albo mam bardzo małe szanse, tylko no jak widzicie, no na Sutenera Petyra widziałem, że tam 1%, 1% to już jest fajna ilość, bardzo często w ogóle pokonuję przeciwników, którzy mają 1% za jakieś 10 grzybów, więc nie wiem czemu tak jest, głównie wojowników zauważyłem, nie mam pojęcia, tak jak mówię, czemu. No ale tak to wygląda. Tu kołek Van Helsing, czyli mag, no ale też został totalnie rozgromiony. Oczywiście śledźcie sobie statystyki, bo tutaj jak widzicie rózgę zmieniłem, teraz mam inną taką z serduszkiem, którą miałem w sumie do przedwczoraj chyba, więc no długo jej używałem. Tu jakieś punkty życia, jakiś tam trinkecik, no ale nie używamy go. On chyba w ogóle do kibla poleci, albo już poleciał, nie wiem. No ale kołek Van Helsing pokonany również, no tak jak mówię, z tymi magami jest git. Kolczasty pożeracz, to jest chyba, o dokładnie, to jest chyba portal, nie, przepraszam, myślałem, że to jest portal, który zrobiliśmy już od zera do końca, ale to jeszcze nie jest ten, nie wiem czy ja w ogóle zapisałem tego, co robiliśmy od 100%, no ale z nim tutaj, no zobaczcie, bez problemów totalnie, lecimy dalej, kołek Van Helsing, tutaj ten, kolczasty pożeracz, no i mamy, o, mroczny zgniatacz, to jest w ogóle 7 maj, kurde, no to już, no 3 dni temu, nie, dzisiaj mamy 10, więc no nie tak wcale dawno, no ale dokładnie, tutaj mrocznego zgniatacza porobiliśmy od 100% do zera.
To jest wojownik niby, no ale tutaj hitki z jego strony są malutkie, nasze niby też, ale myślę, że zaraz się tutaj odpalimy jakimiś krytami, no dokładnie 7 milionów, 7 milionów znowu ponad, 7,5, 4,3, no tutaj póki co zacięta walka, powiedzmy, że mało brakowało, prawie 11, no i na sam koniec jeszcze zwykły hitek 4,3, no i pokonany, wiadomo, każdy portal 1% dodaje nam do punktów życia, także no jest to ważne, zwłaszcza na magu, gdzie tego życia mamy malutko. Na każdej postaci jest to ważne, no nie oszukujmy się. Dobra, ten mroczny zgniatacz jest tutaj. I co my tu jeszcze mamy? Mamy pokrakę, to jest kolejny portal do piekieł 8, czyli też od, właśnie o tym mówiłem, że też od 100% do zera kolejny portal pokonany. No tak jak mówię, jak tutaj się przebierzemy, jak tutaj pociśniemy z levelem, no to te portale pierwsze właśnie w ten sposób padają. I tak wydaje mi się, że tutaj z portalem jesteśmy troszeczkę do tyłu, ale to nic, i tak lecimy sobie, no prędzej czy później i tak się spotkamy na 50, nie? W sensie ja strasznie przeżywam te początki, co jest moim zdaniem niepotrzebne, dlatego że czas pokazuje, że tak, bardzo dużo osób, które cisną na początku, później i tak rezygnują z gry albo odpuszczają i wypalam się po prostu na początku, a później zaczynają grać albo jeden pasek, albo tak jak mówię, przestają, usuwają się, cokolwiek. No i też... Kurde, no te początki niby znaczą dużo, w sensie dają na pewno jakiegoś tam boosta na początek, ale no później jednak się to wyrównuje bardzo i osoby, które wydały o wiele więcej grzybów, żeby tam mieć, nie wiem, kilka leveli więcej na początku, później jakby... No nie widać tej przewagi, po takim 400 levelu za bardzo tej przewagi nie widać. Ja to widzę sam po sobie na przykład na S39, gdzie tam zdarza mi się bardzo często, mając o wiele wyższą kopalnię niż przeciwnicy, mając tam wyższy level, wyższe statystyki, i tak często mi się zdarza przegrywać z osobami, które, no jestem przekonany, że mniej grzybów im poszło na ich konto. Także no tak jak mówię, ja tutaj na tym magu za bardzo po prostu przeżywam, no ale tego skipa, no to no już ręce mi opadły, no to już mówię, no nie było mi miło po prostu. I komendant koma, którego pokonaliśmy, nie wiem kiedy, muszę spojrzeć na datę, chyba wczoraj albo przedwczoraj. W każdym razie właśnie komendant koma to był taki przeciwnik, na którego na tym kalkulatorze miałem 1%, a padł po chyba 8 grzybach, więc stwierdziłem, że a no 1%, to może poklikam. No i tak jak mówię, no wojownik 1%, no i padł bardzo, bardzo szybko. Oczywiście to nie jest jakaś tam reguła, tylko ja po prostu mam takie spostrzeżenia. To było 8 maja, ok, czyli 2 dni temu. No i dobra, i tyle z zapisanych lochów, tak żeśmy sobie tutaj powoli szli do tego 240 w tym momencie pierwszego levela. Wiadomo, w międzyczasie ta strefa mroku też już zaczynała nam dawać sporo expa, więc ją robiliśmy, ale tego nie zapisywałem, bo to chyba nic ciekawego, tak mi się wydaje. No i tutaj tornado też nam, wiadomo, tego expa dawało dużo. Szkoda generalnie, że na tym kalkulatorze nie ma tornada. Powinno być moim zdaniem, wiadomo, tylko że no w tornadzie jest 1000 przeciwników i być może ciężko by było, żeby tych przeciwników tam wgrać do tego kalkulatora. No nie wiem, na jakiej zasadzie to się odbywa, ja się na tym nie znam. Może to jakoś, nie wiem, twórca tego kalkulatora po prostu przeciąga z plików gry jakby do kalkulatora, no to wtedy wiadomo, że dzieje się to samo, ale jeżeli on to ręcznie wprowadza, no to naprawdę 1000 przeciwników z tornada, no ciężko wprowadzić ręcznie, to jednak nie jest to, co tam w lochach, gdzie jest to po prostu prostsze. Ale okej, to by chyba było na tyle. Co wam miałem pokazać, to wam pokazałem loszek. Pocisnęliśmy level trochę do przodu. Zawsze to git. No teraz na tym magu, tak jak mówię, będzie przestój na pewno. I będziemy sobie czekać na weekend epicki oraz tego kowala. No i chyba teraz codziennie po prostu będę tutaj rozmontowywał 5 rzeczy i pokonywał 5 wież, żeby się to tam, wiecie, wymieniało tam do piątku. A w weekend sobie pociśniemy z weekendem epickim. Może to nagram, może nie, jeszcze zobaczę. Także tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, żeby mi było miło i żeby mi nie było smutno po tym kupcu nieszczęsnym. Subskrypcie z dzwoneczkiem, lecimy po 12 tysięcy, wiadomo, Twitch i Discord dla widzów, w przypiętym komentarzu i opisie linki. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!